Jaszczarek Kaukaski, 10 najważniejszych informacji. Po pierwsze, to psy duże, a raczej bardzo duże, dla niektórych wręcz ogromne, ponieważ owczarek kaukaski może ważyć kilkadziesiąt kilogramów, nawet osiągając 100 kilogramów. Czyli pies bardzo duży, co oczywiście przekłada się na problemy w transporcie. Jeśli często przewozisz swojego psa, to musisz oczywiście mieć odpowiednie warunki, żeby na przykład takiego 80-90-kilogramowego Kaukaza w komfortowych warunkach przewieźć. Do tego ten pies, dzięki temu, że to jego futro, ta sierść nadaje mu jeszcze bardziej imponującego wyglądu, jest to świetny wybór dla tych, którzy lubią duże, imponujące swoim wyglądem psy, ponieważ owczarek kaukaski naprawdę wygląda na olbrzyma, ponieważ jest olbrzymem. Po drugie, są to psy, które jednak wymagają doświadczonych przewodników, opiekunów. To pies, który może nie jest jakimś super trudnym psem do wychowania, ale jednak ktoś niedoświadczony, nie potrafiący wychowywać psów, może nie mieć wystarczającej wiedzy, żeby wychować w odpowiedni sposób owczarka kaukaskiego. Nie każdy sobie z tym poradzi i trzeba naprawdę o tym pamiętać. Tutaj nie ma co się obrażać, jak to niektórzy mówią, no przecież na pewno dam radę, a później na przykład sobie nie poradzą, ponieważ źle wychowany, czy też w ogóle nie wychowany owczarek kaukaski może sprawiać problemy. To jest pies duży, z mocnym charakterem, z dużą niezależnością i może sprawiać duże problemy, czego oczywiście nikt by nie chciał. Po trzecie, są to psy, które lubią przestrzeń. One nie za dobrze czują się w małych przestrzeniach, w małych mieszkaniach, zamknięte w domu. One jednak potrzebują sporo miejsca i nie chodzi tutaj o to miejsce, gdzie po prostu się położą i będą spały. Tutaj chodzi po prostu o przestrzeń. Dom z dużym ogrodem, jakaś duża działka, to miejsce, gdzie ten pies będzie czuł się doskonale. A i tak warto owczarka kaukaskiego zabierać na spacery, niezbyt intensywne, ale mogą być długie, tak żeby mógł tą swoją chęć zobaczenia świata zaspokoić. A dodatkowo takie zapoznawanie tego psa ze światem jest czymś bardzo dobrym, taka socjalizacja jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Czwarta z informacji to, że potrzebują dużo kontaktu z ludźmi. Często podkreśla się, że owczarek kaukaski jest psem bardzo samodzielnym, psem, który doskonale znosi samotność i oczywiście tak jest. Ale nie wolno zapominać, że owczarek kaukaski, żeby był szczęśliwy, żeby zachowywał się tak jak trzeba, musi mieć zapewnione jak najwięcej kontaktu z opiekunami. Ten kontakt z ludźmi w jak największej ilości jest doskonałym lekarstwem na wiele problemów, jakie mogą sprawiać te psy. Te psy uwielbiają naszą obecność i jej potrzebują. To nie tylko zapewnienie im odpowiedniego jedzenia, przestrzeni jest tym, co te psy potrzebują. Również nasza obecność i nasza uwaga jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Piąta informacja. Są to psy bardzo zdrowe i odporne. Do tego długowieczne. Jak na tak wielkie psy żyją naprawdę długo, ponieważ owczarek kaukaski może żyć 13, 14, nawet 15 lat, co jeśli spojrzymy na jego wielkość, na jego wagę, jest naprawdę imponującym wynikiem. Psy tak duże żyją jednak najczęściej o wiele krócej, często poniżej 10 lat, a owczarek kaukaski jest psem długowiecznym. Doskonale znosi niskie temperatury, gorzej jest z tymi temperaturami wysokimi. Tutaj jednak musimy pamiętać, że należy mu zapewnić odpowiednie miejsce, zacienione miejsce i odpowiednią ilość świeżej wody, ale oczywiście dotyczy to też wszystkich innych psów. Szósta informacja to, że psy te mają dużo swojego zdania. Bywają uparte, są mocno niezależne, ale odpowiednio prowadzony owczarek kaukaski nie powinien sprawiać problemów. Powinien być psem posłusznym, nigdy ślepo posłusznym, ale jednak psem posłusznym. To jego bardzo samodzielne spojrzenie na świat po prostu wynika z tego, że przez dziesiątki pokoleń musiał samodzielnie podejmować decyzje, musiał sam się o wszystko zatroszczyć. I oczywiście to jest w nim nadal, ale tak jak powiedziałem, owczarek kaukaski, który ma odpowiednią więź nawiązaną z opiekunami, nie będzie sprawiał problemów. Nie będzie sprawiał tą swoją upartością, tą swoją niezależnością żadnych problemów. Gorzej oczywiście z psami, które nie zostały w odpowiedni sposób wychowane i takie psy po prostu mogą robić to, co one chcą. Co oczywiście często może prowadzić do sporych problemów.
Siódma informacja. Oczywiście owczarek kaukaski to pies, który jest doskonałym, świetnym, niehałaśliwym stróżem. To psy wręcz stworzone do pilnowania dużych przestrzeni. Pilnując, patrolując, spełniają się w sposób doskonały. Może obok tego, że lubią przebywać z ludźmi, to patrolowanie i pilnowanie terenu jest dla nich czymś najważniejszym. Tutaj nie wolno zapominać o tym, że są przy tym mocno terytorialne, co niestety może przeszkadzać. Lepiej nie podsycać tego terytorializmu, żeby te psy nie stały się zbyt aktywnymi i mocnymi obrońcami swojego terenu. Tego psa nie trzeba uczyć pilnowania, on ma tą umiejętność naturalnie rozwiniętą. Oczywiście warto je nauczyć, jak mają reagować, ale owczarek kaukaski najczęściej potrafi dostosować tą swoją reakcję do danej sytuacji. A już sama obecność owczarka kaukaskiego, który pilnuje na przykład naszego podwórka, no raczej większości normalnych osób wybije z głowy, żeby na to podwórko wejść i po prostu coś zrobić. Ósma rzecz. Pielęgnacja. Kiedy spojrzymy na te psy, może nam się wydawać, że są to psy, których pielęgnacja zajmuje dużo czasu. Ale dzięki temu, że przez wiele lat, przez dziesiątki pokoleń psy te musiały sobie samodzielnie radzić, to ta pielęgnacja nie jest czymś trudnym. Oczywiście nie wolno o niej zapominać, trzeba pamiętać, że niekiedy trzeba je wyczesać, że trzeba je umyć, chociaż to jest czymś bardzo, bardzo rzadkim w ich przypadku. I co najważniejsze, trzeba już od szczeniaka uczyć je, że na przykład się je wyczesuje, że ta pielęgnacja to coś normalnego. Takiego dorosłego owczarka kaukaskiego nie tak łatwo nauczyć, przekonać, że na przykład wyczesywanie to coś fajnego. Ale trzeba zaznaczyć, że pomimo rozmiarów tego psa, pomimo bardzo imponującego futra, to ta pielęgnacja nie jest czymś trudnym i często można powiedzieć, że zajmie nam o wiele mniej czasu niż pielęgnacja kilkukilogramowego psa, ale oczywiście psa innej rasy. Dziewiąta, przedostatnia informacja. Utrzymanie owczarka kaukaskiego wbrew, można powiedzieć, temu, co można myśleć, nie jest wcale takie kosztowne. Oczywiście ten pies musi zjeść zdecydowanie większą ilość jedzenia niż na przykład nasz 10-kilogramowy jamnik, chociaż jamniki potrafią jeść dużo, to może dam inny przykład, niż na przykład kilkukilogramowy maltańczyk, ale jednak nie są to ilości będące 20-krotnością tego, co musi zjeść owczarek kaukaski. Niektórzy wręcz twierdzą, że utrzymanie owczarka kaukaskiego jest stosunkowo tanie. Będzie troszkę odbiegało od tego, co musimy wydać na przykład na utrzymanie psa średniej wielkości, ale ta różnica nie będzie aż taka duża. Do tego, ponieważ jest to pies odporny i zdrowy, to jednak ta opieka weterynaryjna nie jest aż tak kosztowna. Pielęgnacja też nie jest droga, z tym sobie poradzimy sami, dlatego koszty utrzymania owczarka kaukaskiego, chociaż oczywiście nie mogę powiedzieć, że są bardzo niskie, to jednak w porównaniu z innymi psami nie są duże. Wręcz niektórzy mogliby powiedzieć, że są nieduże. Ostatnia informacja to to, że to jednak pies nie dla wszystkich. Nie chodzi tylko, że trzeba go wychować, że trzeba umieć go prowadzić, że trzeba mieć dla niego czas. To jest pies, który musi trafić w odpowiednie ręce do kogoś, kto go zrozumie i wie, co to za typ psa. To nie jest pies, który będzie z nami biegał po torze przeszkód, to nie będzie pies, który będzie całymi dniami leżał przed telewizorem. To jest pies, który doskonale sprawdza się jako towarzysz rodziny, jako pies stróżujący, jako obrońca. Pies, który ma swój charakter, swoje spojrzenie na świat, chociaż to nie powinno nam wcale przeszkadzać. Dlatego zanim zdecydujesz się na owczarka kaukaskiego, naprawdę powinieneś się zastanowić, czy podołasz jego wychowaniu, czy jesteś w stanie zapewnić mu wszystko to, czego potrzebuje i czy potrzebujesz takiego psa. Ponieważ niestety często nie zastanawiamy się, czy ten pies nam będzie odpowiadał i czy my jako właściciele będziemy odpowiadać i zapewniać mu tego, czego potrzebuje. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.